Dla postronnych obserwatorów wydać się może, że nad procesem w sprawie wyłudzenia unijnej dotacji przez jednego z suwalskich hotelarzy wisi fatum. W środę 6 lutego miała odbyć się rozprawa, podczas której zaplanowano przesłuchania pierwszych świadków. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie i kolejne wielogodzinne przesłuchania sąd zaplanował na 13 lutego, ale już dzisiaj wiadomo, że również w tym terminie do nich nie dojdzie. Powód jest banalny. Biegli, którym sąd zlecił ocenę stanu zdrowia jednej z oskarżonych osób nie zdążyli przygotować opinii i dlatego terminy upadły. Jak nas poinformowano ustalone zostały kolejne daty przesłuchań świadków. Zaplanowano, że rozprawy odbędą się 26 i 27 lutego bieżącego roku. Suwalski biznesman został oskarżony o wyłudzenie ponad pół miliona złotych unijnej dotacji na wybudowanie hotelu w Suwałkach. Urząd Marszałkowski pieniądze wypłacił, hotel wybudowano, ale Zdaniem prokuratury, ubiegając się o te pieniądze, przedsiębiorca poświadczył nieprawdę. Prócz niego na ławę oskarżonych trafiły jeszcze dwie inne osoby, pracownica hotelu, która miała również poświadczyć nieprawdę oraz kierownik budowy, który według prokuratury potwierdzał nieprawdę w protokołach odbioru robót. Akt oskarżenia trafił do Suwalskiego sądu jesienią 2017 roku. W czerwcu 2018 roku miała się odbyć pierwsza rozprawa, ale sąd uznał, że warto dać czas stronom na ewentualne porozumienie. Niestety do niego nie doszło. Kolejne terminy znikały z wokandy z różnych powodów osobistych spraw oskarżonego, chorób, Urlopów. Ostatnie odroczenie spowodowane było wnioskiem obrony o opinię biegłych mających ocenić stan zdrowia jednej z osób oskarżonych. Jeśli spodziewana do 26 lutego opinia lekarska potwierdzi zły stan zdrowia podsądnej, proces ma realną szansę wystartować po rozdzieleniu postępowań sądowych. Czy tak się stanie trudno przewidzieć. Suwalskiemu przedsiębiorcy za zarzucany czyn grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.